możesz, ty kurde blaszka. No właśnie, o to chodzi. Nic nie szkodzi, to się sklei. Mieszar, mieszar, spokojnie. Nie pomyli za bardzo. Czy odkręcone, czy nie? No jest odkręcone, ona musi, że na szywki jest. I nie mogę też szywy, trzeba po kolei to wyrwać, nie? Okej, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o podłogę. Gruba robota się zrobiła. Spójrzcie, co tu się dzieje, po prostu się rozerwało. Zresztą klient tutaj mówił, że tu się rozerwało. Odkleiło się to wszystko, więc to wszystko będzie tutaj uszczelniane na nowo. Pasami jakoś pospinamy. Na trytkę zwiążemy. Tu muszę poprawić, bo teraz widzę w linię. Zetniemy tu jeszcze fragment sklejki. Śmiało mógłbyś dalej przejechać, tam się nie oraj. Pojedziesz trochę dalej, to się nic nie stanie. Zobacz, jaki ma zestaw Majsterkowicza. Młodego malarza. Na razie tyle, zobaczymy co dalej. Tak, dokładnie. To też jest deska. Nie ma tutaj pianki. Nie, no co, to kolejna deska? Mhm. Tak jest to i jakiś tam tak. Fragment. Może tak być. Dobra. Jak widzicie, tu jest pod tym warstwa. Ciężko stwierdzić, że to jest pianka. Znaczy, że to jest styropian. Że to jest styropian, raczej jakaś pianka. Ale widać, że ma jakąś dobrą izolację. No. Ile lat może mieć ta przyczepa? Więcej niż my? 35. No to więcej tyle niż my. Tyle co my. Lej, nie, mów za siebie. Ja jeszcze nie mam. Także całkiem nieźle. Przemek tutaj próbuje uratować kawałek. W to miejsce przyklejemy sklejkę 3 mm albo 6. Z boku dołączymy. Strytkujemy. Tutaj chyba damy płytę tą. Szalunkową, wodoodporną. Po prostu już bez izolacji prawdopodobnie, no bo już ciężko nam wymyślić. No nie mamy takiej technologii łączenia płyt. Poza tym budżet nas ogranicza. Więc będzie tanio. Co tu się dzieje? Rwij pan chwasta. Tutaj był w ogóle dany styropian. To wszystko było zgnite. Jedyne stare deski, jakie zostały. Tutaj fachowiec jakiś robił. To jest tutaj to kawałek starej deski. I z drugiej strony przy reflektorach też jest stara deska, a tak to wszystko jest poskręcane na takie cholera wie co. Dobrze, że tutaj też pogniło. I w sumie to nie wiem co dalej. My sami nie wiemy kurwa co to wymyślić. Koło. To myślę, że na płasko kurwa zrobimy tak i tak. Nie wiemy taki tutaj. I koniec będzie kurwa. Nie będzie okna. No jest grubo. Zebrać umieli. Generalnie rzecz biorąc, podsumowanie dzisiejszego dnia to wrzucić granat. Jest ciężko. Tu w ogóle podłogi nie ma. Widać nóżki, cała ściana w ogóle chodzi. Tutaj emocowanie tej ściany do tego i do tej drugiej ściany jest tak wszystko spróchniałe. Wszystko się gdzieś tu musiało lać po tych nieszczelnościach.
że tutaj w ogóle trzeba stawić nowe deski albo jakieś, nie wiem, jakąś sklejkę tam stawimy. Wyciętą jeszcze włók w ogóle. Mega problem. To po pierwsze, tam się lało w łazience. Wyrwałem całą podłogę, ale zastanawiam się, czy nie wyrwać całej sklejki, bo tutaj chyba też jest, nie wiem, tu może coś było tylko wylane przez jakiś czas, ale też jest lipa. Najgorzej jest to, że rama na bokach może być zaczęta, zgryziona, że tak powiem, przez ząb czasu i wodę. No i tutaj pierwsze konsultacje z inwestorem, który daje na to 2000. Są takie, żeby wrzucić granat, a drugie konsultacje są takie, żeby wyrąbać i to, zresztą mi tak już jest wycięte dużo, po to, żeby wyrwać całą sklejkę i położyć nową. Tylko, że jak się położy całą sklejkę, a co z ociepleniem? Ocieplenie zostawić. Zerwać całą sklejkę tylko. Bo panie. No. Generalnie dłutem się to zrywa, no. To dużo pracy. Nie stać go na nas. No nie, nie. No bo wyrwać tylko w tych miejscach, no. Ale nie wiem, na przykład tutaj, tutaj też jest już zaczęte, tu już jest grzyb. Też powinna być zerwana warstwa. Tak. Wszędzie była wykładzina tutaj wcześniej. Taka tutaj, tutaj kawałek gdzieś wystaje. Ale generalnie jest ciężko, no. Piecyk, jest instalacja na miedzi, jest cały gaz porzucony. Tam od spodu jest tak zapieczone, że nie możemy go wyrwać. Nie wiem, czy nie uciąć i nie potem nie robić nowej instalacji całej gazowej. Znowu mega koszty, bo na miedzi i pewnie też powie nie. Chyba, że znajdzie jakiegoś gazownika i mu to zrobi. To tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.